dostałem dzisiaj przesyłkę od moich fanów z Dolnego Śląska. Na pewno znacie tę firmę. Sonel, producent elektronicznych przyrządów pomiarowych. Pudło duże, a ja zamawiałem przecież tylko jedną rzecz. Tak zawsze mówi moja żona, jak przychodzi paczka do niej. Ale tutaj większość to papiery, czyli jestem niewinny. Jest i moja jedna rzecz, i siateczka z przydasiami. Ja jestem ciekawy, jakie gadżety dostałem od Sonela, a wy pewnie czekacie, aż rozpakuję ten kartonik. Co to może być? Ale wróćmy do siateczki. Pierwszy przydaś to koszulka polo. Oczywiście logowana Sonel. Rozmiar L. Kurczę. Dobra, lecimy dalej. Logowana piłeczka antystresowa w moim ulubionym kolorze. No jakby wiedzieli. Niby nic, a jednak się przyda. Następne dziwne, niepozorne opakowanie. A w opakowaniu przydatny kieszonkowy gadżet. Mianowicie jest to latarka LED-owa. Możemy ją gdzieś postawić lub przymocować za pomocą magnesu. Oprócz tego na obudowie ma specjalne wcięcie, które może przydać się nie w pracy, a po pracy. Kolejny gadżet to elegancka, wykonana z drewna podstawka do telefonu. Możesz ją sobie postawić na biurku czy gdziekolwiek chcesz. Wyciągając kolejnego przydasia, przez chwilę pomyślałem, że to różnicówka, ale potem pomyślałem, nie no, przecież to Sonel. To nie może być różnicówka, a to musi być kubek. Oczywiście logowany. Gdy wypijesz kawę czy herbatę, ujrzysz napis najwyższy czas na pomiary. Na boku informacja o programie 5-letniej gwarancji, a z drugiej strony komiks, przypominający o wzorcowaniu co roku mierników. Smyczka. Notes bardzo się przyda na pomiarach. O, to bardzo ciekawe. Przewodnik po normach. Warto sobie odświeżyć co nieco. Kolejny ciekawy przewodnik. Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Na pewno się przyda. Informatory z zakresu zielonej energii i oszczędzania energii do przejrzenia. Sztywna podkładka do pisania w polu. Właśnie moja stara się zniszczyła, więc mam już nową. Katalog Sonel. Profesjonalne przyrządy pomiarowe. Też się przyda. Na pewno coś wybiorę kolejnego. Długopis. A o siatce to mówiłem już na początku. No okej. A ile osób przewinęło już film, bo czeka na rozpakowanie kartonu? Obserwuj moje kanały, żeby być na bieżąco. Już w następnym filmie pokażę, co jest w środku.